Proszę Państwa, mamy na świecie bardzo dużo dokumentów, konwencji, deklaracji, które gwarantują pełnię praw człowieka. Jednak jak słyszymy, te prawa są bardzo często łamane. Powstaje pytanie, czy być może jest tak, że te dotychczasowe wszystkie dokumenty i prawa człowieka są niewystarczające. Może tak jak proponuje Lech Wałęsa, powinniśmy wypracować jako ludzkość 10 podstawowych przykazań, które byłyby niezłomne i które by obowiązywały nas wszystkich. Być może potrzebujemy jakiejś nowelizacji powszechnej deklaracji praw człowieka na przykład. A być może nie w tym problem. Być może słów już powiedziane wystarczająco dużo. Może problem leży po stronie działania. Jak to oceniają nasi goście? Bardzo dziękuję. Tak jak mówisz, rzeczywiście mamy poważny problem wdrożenia tych dokumentów. Mamy wiele porozumień, które zostały podpisane, ale nic się nie dzieje. Na przykład Amnesty International w latach 70. bardzo mocno działała w tym zakresie. Za to też otrzymaliśmy Nagrodę Nobla. Działaliśmy na rzecz wdrożenia konwencji przeciw torturom, ale wszyscy widzieliśmy, że rządy nadal torturują tortury. I to również odnosi się do Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Pomimo jej wiele praw jest nadal łamane. Wydaje mi się, że nadal powinniśmy naciskać na wdrożenie tych dokumentów. Na tym powinniśmy się koncentrować, aby te dokumenty były respektowane. Natomiast nie powinniśmy odrzucać od razu pomysłów nowych instytucji, nowych środków, na przykład Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który może karać za ludobójstwo, za zbrodnie wojenne. 20 lat temu to było nie do pomyślenia. Teraz mamy takie rozwiązania i to wysłało bardzo ważny sygnał. Kolejny dokument, który nadal jest tylko na papierze, ale trudno było go stworzyć. Jest to porozumienie do walki z nielegalnym handlem bronią. Udało nam się to podpisać. Wcześniej to było nie do pomyślenia, ale od tego roku mamy to porozumienie, tą konwencję. I jeżeli nie zaczęlibyśmy tych działań wcześniej, nie byłoby to legalne. Jeżeli byśmy to podpisali wcześniej, nie mielibyśmy sytuacji w Syrii, tych wszystkich okrucień, jeżeli nie można by było sprzedawać broni. Więc bardzo ważne są również nowe środki. I ten traktat o zakazie handlu bronią jest niezwykle ważny, ale raczej należy koncentrować się na wdrożeniu. Mamy Radę Bezpieczeństwa, która ma wiele bardzo silnych narzędzi, jeżeli zdecyduje się je wykorzystywać. Jednakże prawo weto Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin, a także innych, blokuje nasze działania. W wielu obszarach te akcje są blokowane, więc musimy bardziej skoncentrować się na humanitarnym aspekcie praw człowieka. I tutaj nie mam takiego podejścia idealistycznego, ale pragmatyczne. Trzeba działać w sposób pragmatyczny, aby zagwarantować stabilność świata. I my jako obywatele świata musimy zrobić wszystko, aby postęp miał miejsce. Dziękuję. Man مایل هستم به نکته دیگری هم اشاره کنم. Odpowiedzieć na to pytanie, podkreślając inny wymiar tego zagadnienia. Chciałbym skupić się na kwestii, która tak naprawdę odwołuje się do ludzi. Są pewne osoby, które szanują prawa człowieka, respektują je. Dla tych osób jest to coś naturalnego, jednakże są takie osoby, które uważają, że to tylko rządy i politycy są odpowiedzialni za respektowanie praw człowieka. Te osoby uważają, że naruszenie praw człowieka możliwe jest tylko przez organy i agendy rządowe. Jednakże żyjemy w świecie, w którym korupcja jest coraz bardziej widocznym zjawiskiem wśród korporacji międzynarodowych.
ich zdolności finansowe i budżety tak naprawdę przewyższają wiele budżetów krajowych. Tak więc musimy także wziąć pod uwagę inny wymiar, że naruszenia praw człowieka także są dokonywane przez korporacje międzynarodowe. I właśnie te jednostki muszą zmusić do poszanowania praw człowieka. Dam Państwu przykład, który odnosi się do równego traktowania pracowników, równych praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Uważam, że powinno się takie prawa wdrożyć. Albo przykład zapobiegania handlu niebezpiecznymi materiałami. Dam Państwu przykład z mojego kraju. Firma Nokia Siemens naszemu rządowi irańskiemu sprzedała oprogramowanie, dzięki temu oprogramowaniu rząd irański może teraz monitorować i odsłuchiwać rozmowy irańczyków. Może śledzić ich rozmowy, może lokalizować ich położenie i dzięki użyciu tego oprogramowania, które było wielokrotnie nadużywane przez rząd irański, które doprowadziło do licznych aresztowań Irańczyków. Dzięki takim działaniom stwierdziliśmy razem z moimi przyjaciółmi, że należy powstrzymać takie działanie. Rozpoczęliśmy kampanię na rzecz zakazu sprzedaży, wyposażenia i oprogramowania krajom niedemokratycznym, takim jak Iran. Gdziekolwiek miałam okazję wygłosić wystąpienie, podkreślałam właśnie ten aspekt odpowiedzialności działań korporacji. Wynikiem tej kampanii był spadek sprzedaży produktów firmy Nokia Siemens w Iranie. Dlatego cieszę się, że koniec końców firma Nokia Siemens uznała nasze prawa i przyjęła na siebie swoją odpowiedzialność. Dokonano także opublikowania oficjalnego oświadczenia. Nokia Siemens przyznała, że zrezygnuje z realizacji kontraktu, ponieważ oprogramowanie, które zostało przekazane rządowi, zostało wykorzystane w celu nadużycia praw człowieka. Chciałabym podziękować korporacji Nokia Siemens za takie zachowanie. Chciałabym Państwu pogratulować i teraz firma Nokia Siemens stała się przyjacielem Iranu. Dlatego aktywiści muszą pamiętać, że presję należy wywierać nie tylko na rządy, które łamią prawa człowieka, ale także muszą monitorować działania korporacji międzynarodowych. Firmy mają teraz wielkie wpływy na społeczeństwo. Mówię tutaj o firmach z sektorów wydobycia ropy naftowej. Takie firmy nie powinny uczestniczyć w handlu, który może przyczynić się do nadużyć praw człowieka. Firmy z sektora IT, ale także firmy z sektora tekstylnego. Czy wiedzą Państwo, co stało się w Bangladeszu? W wyniku wielkiego pożaru w jednej z fabryk produkującej ubrania około 4000 niewinnych osób, biednych osób zginęło. Należy pamiętać także o tym, że osoby, które pracują w tego rodzaju fabrykach, pracują za niegodziwe stawki, za stawki niepozwalające im na godne życie, mimo tego, że produkują oni produkty najznamienitszych marek, które są niezwykle drogimi produktami w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Fabryki nie były nawet ubezpieczone i nie zagwarantowały ubezpieczenia swoim pracownikom. Fabryki
fabryki i instalacje, które były zainstalowane w Bangladeszu, miały bardzo niskie warunki pracy i nie gwarantowały bezpieczeństwa pracownikom. Firmy skupiały się tylko na maksymalizacji zysków, a chciałabym tutaj powtórzyć raz jeszcze. Wszyscy płyniemy tą samą wodą. Wszyscy jesteśmy od siebie współzależni. Dlatego nie możemy pozwolić na to, aby w jednej części okrętu, na przykład na dziobie, były doskonałe warunki, a na tyle bardzo dramatyczna sytuacja. Musimy być świadomi, że jesteśmy sobą połączeni. Możemy codziennie czytać w gazetach o wielkich firmach, ale pamiętajmy, że to te korporacje są też odpowiedzialne za stan naszego świata. Weźmy tę odpowiedzialność na siebie. Panie prezydencie, ja zgadzam się z resztą panelistów jak najbardziej. Chciałbym tylko podnieść jedną małą kwestię, ale jest to ważna kwestia. Summa summarum. Ważne jest pamiętać o tym, że mamy instytucje, które przeciwdziałają łamaniu praw człowieka. Mamy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ale to właśnie społeczeństwo obywatelskie jest najsilniejszym i najważniejszym antidotum na to, aby poszanować człowieka. Społeczeństwo obywatelskie powinno wspierać te działania razem z demokracją. Społeczeństwo demokratyczne prowadzi do rozwoju systemu demokratycznego. Społeczeństwo obywatelskie jest przytłumione w systemach totalitarnych, więc promowanie demokracji, stworzenie coraz bardziej autentycznych demokracji jest podstawą do tego, aby rozkwitły społeczeństwa obywatelskie na całym świecie. W Afryce mamy teraz coraz więcej prawdziwej demokracji niż w przeszłości, ale nadal jest wiele krajów, które nie jest zbyt dogmatycznych. Cały kontynent jest w fazie przejściowej. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że demokracja jest drogą rozwoju przyszłości, pomimo swoich pewnych płonności. Jeszcze raz chciałbym wrócić do społeczeństwa obywatelskiego w RPA. Co powiedział na ten temat Trybunał Konstytucyjny? To właśnie społeczeństwo obywatelskie jest sumieniem naszego nowego RPA. Społeczeństwo obywatelskie jest dynamiczne, rozwija się, więc ja nie boję się o prawa człowieka w RPA.